Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl i tchnienie Grozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać, Przywieź do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Friedrich Gersteker Germelshausen, część pierwsza. Jesienią roku 1840 szerokim traktem prowadzącym z Marisfels w górę do Wichtelhausen wędrował młody, wesoły chłopak z plecakiem przerzuconym przez ramię z kijem w ręku. Szedł powoli, ciesząc się wędrówką. Nie był czeladnikiem, który w poszukiwaniu pracy przemierzał kraj. Widać to było na pierwszy rzut oka, nawet gdyby nie zdradzała tego mała, ślicznie wykonana skórzana teka, przytroczona do plecaka. Wszystko świadczyło o tym, że jest artystą zuchwale nasadzony na bakier czarny kapelusz z szerokim rondem, długie, jasne, kędzierzawe włosy, miękki, jeszcze bardzo młody zarost nawet Trochę wytarta czarna aksamitna kurtka, w której tego pogodnego ranka było mu chyba za ciepło. Rozpiął ją. Biała koszula pod spodem, nie nosił bowiem kamizelki, była przy szyi luźno ściągnięta czerwoną, jedwabną chustką. Dzieliło go już niespełna piętnaście minut drogi do Marisfels, gdy rozległ się dzwon kościelny. Młodzieniec przystanął. Podparł się kijem i nasłuchiwał uważnie dobiegających go cudownych, głębokich tonów. Dzwon już przebrzmiał, a on wciąż jeszcze stał w miejscu i marzycielsko spoglądał na zbocza. Duchem przebywał ze swymi najbliższymi w małej, pogodnej wiosce w górach Taunus. Z matką, z siostrami, jak gdyby łzy zalśniły mu w oczach. Lecz jego wesołe usposobienie nie dopuściło do smutnych, melancholijnych myśli. Zdjął tylko kapelusz i posłał serdeczny uśmiech w stronę, gdzie jak mniemał, znajdowała się ojczysta wieś. Potem mocniej ujął gruby kij i rześko ruszył dalej, zmierzając w obranym kierunku. Tymczasem słońce lało żar na szeroki, monotonny trakt, pokryty grubą skorupą kurzu, i nasz wędrowiec już od jakiegoś czasu rozglądał się na prawo i lewo w poszukiwaniu wygodniejszej ścieżki. Na prawo. Droga się co prawda rozgałęziała, ale nie zdawała się być lepsza. Zresztą za daleko odbiegała od kierunku, w którym zmierzał. Jeszcze więc czas jakiś trzymał się starej drogi, aż wreszcie dotarł do przejrzystego źródełka górskiego, przy którym można było rozpoznać ruiny starego, kamiennego mostu. Przebiegała tamtędy ścieżka, porosła trawą. A ponieważ nasz artysta nie miał wytkniętego celu, zmierzał bowiem tylko do pięknej doliny Werathal, aby wzbogacić swą tekę z rysunkami, więc suchą nogą przedostał się przez rzekę, przesadzając wielkie głazy, wkroczył na skoszoną łąkę i ruszył raźno po uginającej się pod jego stopami trawie, w cieniu gęstych zarośli olszyny, bardzo zadowolony z obranej drogi. Teraz jestem w lepszej sytuacji, bo przynajmniej nie wiem dokąd dojdę. Śmiał się głośno. Nie mam nudnego drogowskazu, który człowiekowi już na kilka godzin z góry wyjaśnia, jak nazywa się najbliższa miejscowość. A w ogóle za każdym razem podaje nieprawdziwą odległość. Chciałbym tylko wiedzieć, jak tutaj się ludzie odmierzają swój czas. Dziwnie tu w tej dolinie. No, w niedzielę chłopi nie pracują w polu, a skoro przez cały tydzień muszą chodzić za pługiem lub biec koło wozu, nie kwapią się w niedzielę do spacerów. Najpierw porządnie wysypiają się w kościele, a potem po obiedzie wyprostowują nogi pod stołem w gospodzie. Ech, na taki skwar kufel piwa byłby nie do pogardzenia. Ale zanim go dostanę, czysta woda ze źródełka też ugasi im pragnienie. Z tymi słowy zrzucił plecak i kapelusz, zszedł nad wodę i pił, ile dusza zapragnie. Orzeźwiony miłym chłodem, spostrzegł starą, dziwacznie wykoślawioną wieżbę. Wprawną ręką szybko ją naszkicował i teraz już całkowicie rzeźki, wypoczęty, podniósł z ziemi lekki plecak i ruszył dalej, nie troszcząc się o to, dokąd go droga zaprowadzi. Szedł tak chyba z godzinę, uzupełniając swoją tekę szkicami, to głazu skalnego, to osobliwych zarośli olszyny, czy też sękatego konaru dębu. Słońce wznosiło się coraz wyżej i młodzieniec postanowił przyspieszyć kroku, aby w najbliższej sii dostać przynajmniej obiad. Nagle w dolinie tuż przy strumyku i starym głazie, służącym dawniej zapewne za ołtarzyk, ujrzał młodą wieśniaczkę. Siedziała, spoglądając na ścieżkę, którą szedł. Osłonięty olchami ujrzał ją wcześniej niż ona jego. Idąc brzegiem strumyka, prawie nie wychylał się zarośli, które dotąd ukrywały go przed jej wzrokiem. Nagle zerwała się i z okrzykiem radości pobiegła mu na spotkanie. Arnold? Bo tak się młodzieniec nazywał, przystanął zdumiony i wkrótce mógł się przekonać, że była to śliczna, zaledwie siedemnastoletnia dziewczyna, odziana w osobliwy, lecz ogromnie malowniczy wiejski strój. Wyciągnęła do niego ramiona jak na skrzydłach pobiegła mu na spotkanie. Arnold zdawał sobie sprawę, że ona bierze go za kogoś innego i że to radosne powitanie, nie dla niego jest przeznaczone. Dziewczyna zrozumiała swoją omyłkę. Zatrzymała się zalękniona, zbladła, potem oblała się rumieńcem. Wreszcie odezwała się nieśmiało. Proszę mi wybaczyć, łaskawy obcy panie. Ja myślałam, że to twój ukochany, prawda, moje dziecko? Roześmiał się młodzieniec. A teraz jesteś rozczarowana, że zastąpił ci drogę jakiś obcy, obojętny człowiek. Nie gniewaj się. Że nie jestem Twoim chłopcem. Ach, łaskawy panie, szepnęła trwożnie. Czy mogłabym się gniewać? Ale gdybyście, panie, wiedzieli, jak bardzo się cieszyłam. Wobec tego nie zasługuję na to, byś dłużej na niego czekała, rzekł Arnold. Który dopiero teraz uświadomił sobie niezwykły doprawdy urok tego skromnego, wiejskiego dziewczęcia. Gdybym był na jego miejscu, nie czekałabyś na mnie ani jednej, jedynej chwili na Tak pięknie przemawiacie, panie, rzekła zawstydzona. Gdyby on mógł przejść już, by tu był. Może jest chory, albo. albo nawet nie żyje, dodała powoli, wzdychając głęboko ze szczerym smutkiem. Czy dawno nie dawał znaku życia? Dawno, bardzo dawno. Może mieszka daleko stąd. Daleko? No tak, dość daleko. W Bischofsrodzie. W Bischofsrodzie? Byłem przez cztery tygodnie w tej miejscowości i znam tam każde dziecko. Jak on się nazywa? Heinrich. Heinrich Wolgut. Syn Sołtysa. Hm, Zastanowił się Arnold. U Sołtysa bywałem bardzo często, ale jeśli się nie mylę, nazywa się on Bauerling, a nazwiska Wolgot nie słyszałem w tej wsi w ogóle. Widocznie nie wszystkich pan tam poznał, odparła dziewczyna. Przez smutek, malejący się na jej twarzy, przedarł się jednak delikatny, figlarny uśmiech, z którym było jej tak ładnie o wiele ładniej niż z poprzednią melancholią. Ale z biswów srody. Można tu przejść góra w ciągu najwyżej trzech godzin. Mimo to nie przychodzi, westchnęła ciężko. A przecież solennie mi przyrzekł. No to na pewno przyjdzie, pocieszył ją Arnold poczciwie. Bo jeśli się tobie coś przyrzekało, trzeba by mieć serce z kamienia, by słowa nie dotrzymać, a twój Henryk chyba nie taki. Nie, ale. Teraz nie mogę na niego dłużej czekać. Muszę iść do domu na obiad. Inaczej ojciec będzie się gniewał. Skąd jesteś? Tam, z doliny. Nie słyszeliście, panie dzwonu? Właśnie skończyło się nabożeństwo. Arnold ją nasłuchiwać. Całkiem niedaleko rozbrzmiewało bicie dzwonu. Nie były to jednak dźwięki czyste, głębokie, lecz ostre, niemiłe. Kiedy młodzieniec zerknął w tamtym kierunku, wydało mu się, że dolinę zasnuwa gęsta mgła. Wasz dzwon jest chyba pęknięty, zaśmiał się. Brzmi niezbyt pięknie, złowieszczo. Tak, wiem, odparła dziewczyna obojętnie nie brzmi ładnie. Powinniśmy byli już od dawna go stopić i odlać dzwon na nowo, ale zawsze brak nam pieniędzy i czasu, bo. Tu w okolicy nie ma ludwisarza, ale cóż to szkodzi wszyscy znamy ten dzwon i kiedy zaczyna bić, wiemy, co oznacza. Tak więc i pęknięty dzwon spełnia swoją powinność. Jak się twoja wieś nazywa? Germelshausen? A czy dojdę stamtąd do Wittelhausen? Bez trutu, ścieżką idzie się zaledwie pół godziny może. Nawet krócej, jeśli przyspieszy się kroku. Wobec tego idę z tobą, ślicznatko. Jeśli w twojej wsi jest jakaś dobra gospoda, zjem tam obiad. Gospoda jest też za dobra, odparła dziewczyna z westchnieniem, spoglądając za siebie. Jakby jednak spodziewała się nadejścia swojego Heinricha. Czy gospoda może być za dobra? Dla wieśniaków tak, rzekła poważnie, idąc obok niego powoli w stronę doliny. Mają bowiem wieczorem po pracy niejedno w domu do zrobienia, a jeśli przesiadują w szynku do późna w noc, zaniedbują gospodarstwo. Ale ja dziś niczego nie zaniedbam. No tak, jeśli idzie o Panów z miasta, to inna sprawa. Przecież nie pracują, więc i niczego nie zaniedbują. To wieśniacy muszą na nich pracować. Co to, to nie zaśmiał się Arnold. Wprawdzie kmiecie uprawiają rolę, owszem, ale my sami musimy na siebie pracować. Czasem nawet w pocie czoła, bo wieśniak każe sobie za swoją pracę słono płacić. Ale wy, panie, chyba nie pracujecie. Czemu tak myślisz? Na waszych rękach nie widać śladów pracy. Wobec tego zaraz ci dowiodę, co i jak potrafią robić. Usiądź na tym płaskim kamieniu pod starym krzewem bzu. Po co? Usiądź, a zobaczysz. Młody malarz szybko zrzucił plecak i wyciągnął tekę i ołówek. Kiedy muszą już wracać? W ciągu pięciu minut będę gotów i chętnie zabiorę ze sobą w świat pamiątkę po tobie. Nawet twój Heinrich nie miałby nic przeciwko temu. Pamiątkę po mnie? Żartownić z was, panie. Chcę zabrać ze sobą twój portrecik. Jesteście malarzem? Tak. Dobrze by było, gdybyście mogli w Germelshausen odmalować obrazy w kościele, są bowiem już bardzo zniszczone, wyblakłe. Jak się nazywasz? Arnold otworzył tekę i szybko szkicował śliczne rysy dziewczyny. Gertruda. Kim jest twój ojciec? Są tysem. Jeśli jesteście malarzem, nie powinniście iść do szynku. Zabiorę was od razu do domu, a po obiedzie możecie omówić z ojcem całą sprawę. Sprawę obrazów kościelnych? Tak, odparła poważnie. I powinniście u nas zostać długo, bardzo długo, aż znowu nadejdzie nasz dzień i obrazy będą gotowe. No, o tym porozmawiamy później, Gertrudo. Rzekł młody malarz, zręcznie manewrując ołówkiem. Ale czy twój Heinrich nie byłby zły, gdybym prowadził z tobą długie, zbyt długie rozmowy? Heinrich już nie przyjdzie. Dziś nie, ale. Może jutro? Nie, odparła Gertruda z niezmąconym spokojem. Ponieważ nie przyszedł do 11., już się nie zjawi, aż znowu nastanie nasz dzień. Wasz dzień? Co masz na myśli? Dziewczyna spojrzała na niego poważnie, swymi wielkimi oczyma, lecz nie odpowiedziała. Wzrok jej, z dziwnym wyrazem bólu i smutku, śledził przyciągające się wysoko nad nimi obłoki. W tej chwili była doprawda anielsko piękna, jarnąc w swym pragnieniu, aby oddać całą jej doskonałą urotę, zapomniał o wszystkim. Nie pozostało mu zresztą dużo czasu. Młoda dziewczyna nagle wstała i, zarzucając chusteczkę na głowę, aby uchronić się przed promieniami słońca, powiedziała: Muszę iść, dzień jest taki krótki, a w domu na mnie czekają. Arnold ukończył swój szkic i, zaznaczając kilkoma śmiałymi kreskami układ fałd stroju, pokazał Gertrudzie arkusz. Trafnie, cię narysowałem? To ja? zawołała dziewczyna niemal z przestrachem. A któż by inny zaśmiał się Arnold. I chcecie ten rysunek zachować i zabrać ze sobą? Pewnie, że chcę. Kiedy odejdę daleko, daleko stąd, będę często i serdecznie o tobie myślał. Nie wiem, czy ojciec zezwoli Że będę o tobie myślał chyba nie może mi tego zakazać nie, ale że zabierzecie ze sobą rysunek w daleki świat. Nie może mi tego zabronić, moja miła, rzekł Arnold, ale czy tobie samej byłoby przykro, że twój portrecik znajduje się w moim posiadaniu? Nie, nie, odparła po krótkim wahaniu. Gdyby tylko. Muszę jednak ojca o to zapytać. Masz źle w głowie, dziecko, roześmiał się młody malarz. Nawet księżniczka nie miałaby nic przeciwko temu, by jakiś artysta zachował dla siebie jej podobiznę. Nie stanie ci się z tego powodu żadna krzywda. Ale nie spiesz się tak, szalona dziewczyno, pójdę z tobą, czy też chcesz pozostawić mnie bez obiadu? Zapomniałaś o obrazach kościelnych? Ach, tak, obrazy, zatrzymała się, czekając na niego. Arnold szybko zawiązał tekę i po chwili był przy niej. Przyspieszyli kroku, zdążając do wsi. Wioska znajdowała się o wiele bliżej niż Arnold sądził, słysząc dźwięk pękniętego dzwonu. To bowiem, co brało z daleka za gąszcz olszyny, okazało się szpalerem drzew owocowych, za którym ukryta w zieleni lecz od północy i od południowego wschodu, otoczona rozległymi polami, ciągnęła się stara wieś ze swoją niską wieżą kościelną i z czerniałymi od dymu zabudowaniami. Szli najpierw dobrze ubitą drogą, obsadzoną po obu stronach drzewami owocowymi. Nad wsią jednak unosiła się posępna górska mgła, którą Arnold spostrzegł już z daleka. Jasne światło słoneczne załamywało się w niej i jako żółtawa, niesamowita poświata padało na szare zwierzały ze starości dachy. Arnold jednak prawie nie zważał na to, gdy bowiem zbliżyli się do pierwszych domów, Gertruda ujęła powoli jego dłoń i trzymając ją w swojej, skręciła w najbliższą uliczkę. Cudowne uczucie ogarnęło młodzieńca pod dotknięciem tej ciepłej ręki i prawie Mimo woli oczy jego szukały oczu dziewczyny, lecz Gertruda nie patrzyła na niego. Ze skromnie spuszczonym ku ziemi wzrokiem prowadziła gościa do rodzicielskiego domu. Wreszcie Arnold zwrócił uwagę na dziwne zachowanie się spotykanych po drodze mieszkańców wsi. Wszyscy mijali go w milczeniu, bez pozdrowienia. To przede wszystkim rzuciło mu się w oczy, gdyż wszędzie w sąsiednich wioskach uważano, by. Za wręcz karygodne, gdyby ktoś nie pozdrowił obcego przybysza. Przynajmniej skromny, dzień dobry lub pochwalony. Tutaj natomiast, jak w wielkim mieście, ludzie mijali go w milczeniu i obojętnie. Czasem przystawali i oglądali się, ale nikt go nie zagadnął. Nikt też nie pozdrowił dziewczyny. A jak osobliwie wyglądały, Stare domostwa o spiczastych, zdobnych rzeźby szczytach i zwietrzałych, krytych słomą dachach. Choć to była niedziela, nigdzie okna nie były wymyte, a w okrągłych, ujętych w ołów szybkach, szarych, jakby zaparowanych, mieniło się tęczowe lśnienie. Kiedy oboje mijali domy, tu i tam z ucholonych okien wyglądały miłe twarzyczki dziewcząt lub oblicza szacownych matron. Arnold zwrócił też uwagę na dziwaczne ubiory ludzi, różniące się zasadniczo od odzieży noszonej w sąsiednich wsiach. Panowało przy tym całkowite milczenie. Arnold przygnębiony rzekł do swojej towarzyszki, czy tak ściśle przestrzegacie niedzieli, że ludzie nawet się ze sobą nie witają? Gdyby nie ujadanie psa czy pianie koguta, można by mniemać, że to martwa wieś. Jest teraz południe. Odparła Gertruda spokojnie. O tej porze ludzie nie skorzy są do pogawędek. Dziś wieczorem przekonacie się, że aż nadto są hałaśliwi. Bogu dzięki! zawołał Arnold. Widzę przynajmniej dzieci bawiące się na ulicy, bo już poczułem się nieswojo. W srodzie całkiem inaczej święci się niedzielę. Oto dom mojego ojca, powiedziała Gertruda po cichu. Nie mogą tak nagle i niespodziewanie zwalić mu się do domu prosto na obiad, zaśmiał się Arnold. Byłby może niezadowolony. Ja zaś lubię podczas posiłków widzieć dookoła siebie pogodne twarze. Raczej pokaż mi drogę do gospody. lubę dziecię albo sam ją znajdę. Germelshausen nie różni się zapewnie od innych wsi. Obok kościoła znajduje się zazwyczaj karczma. Jeśli się idzie w kierunku wieży kościelnej, nigdy człowiek nie zbłądzi. Macie słuszność, panie, i u nas tak jest, ale w domu już na nas czekają i nie macie powodu obawiać się, że przyjmą was niechętnie. Czekają na nas? Ach, masz na myśli ciebie i twojego Heinricha? No cóż, Gertrudo, gdybyś zechciała przyjąć mnie na jego miejsce, zostałbym z tobą tak długo, aż byś sama kazała mi odejść. Ostatnie słowa. Wyrzekł mimo woli bardzo serdecznie uścisnął jej dłoń, która wciąż jeszcze trzymała jego rękę. Gertruda nagle się zatrzymała, spojrzała mu prosto w oczy i rzekła – Chcielibyście? Naprawdę? Z największą radością wzowało młody malarz zniewolony cudowną urodą dziewczyny. Gertruda nic na to nie odrzekła, szła dalej, jak gdyby zastanawiając się nad słowami swego towarzysza. Przełożyła Maria Gero Rożniewicz. Czytał Jacek Brzyzowski.